Witam w nowym filmiku i zapraszam do oglądania. Sobota przed świętami wielkanocnymi oznacza nic innego jak tylko wielkie sprzątańsko. I na szczęście mam dużą motywację, więc muszę to wykorzystać jak najlepiej. Co prawda sprzątałam kurze i tak dalej od jakieś chyba 2 dni temu, ale narobiło się trochę prania, muszę rozłożyć. Tam i zobaczcie jak to wygląda. Jako tako na szczęście syfu nie ma, ale są rzeczy do porozkładania. Jeszcze chcę, mam nadzieję, okna umyję, klasyk prawdziwy, i tam w szufladach może uda mi się składać, także mam nadzieję, że to zmotywuje kogoś z was do sprzątania. Zaczynamy! I tak się na razie prezentuje moja szafka z leggingsami i bluzkami na siłownię. Sprzątam właśnie bieliznę i ciuchy, jak widzicie. I mam do dziewczyn pytanie. Do czego to służy? To zawsze przychodzi w stanikach, szczególnie z Ezotika. I tutaj jest normalnie zapięcie i cały pasek. Tutaj da się, wiecie, powiększać, pomniejszać jak normalnie rameczko i tu się odpina tą klamrą taką. Do czego to służy? Czy ktoś mi może powiedzieć, bo to ma chyba z 5 lat, ani razu tego nie użyłam i nawet nie mam pojęcia jak to znaleźć, jak to nazwać, czy to o ta właśnie klamra jest do tego, żeby z przodu jakoś zapinę. Nie mam pojęcia. Jak któryś z was się to przydało, to powiedzcie jak to używacie. Jak nikt się nie odezwie, to w końcu to wywalę. Może mnie olśnicie i zacznę tego używać. Nie mam pojęcia co to jest. I tak pakujemy do worków próżniowych wszystkie sezonowe rzeczy, bo nie mamy tyle miejsca, żeby na mieszkanie otrzymać wszystkie rzeczy, a piwnicę na szczęście mamy, która idealnie zmieści wszystkie nasze zimowe buty, kurtki, no teraz są letnie, wiosenne w piwnicy, więc mała zamiana, przeprać te rzeczy i będzie świeża garderoba. A przy okazji zawsze jak sprzątam sezonowo szafę, no teraz odkładam rzeczy na Vinted do wywalenia i jeszcze robimy box z Madzią na ubrania do oddania, czy jest to taka akcja, gdzie odkłada się ciuchy, minimalnie chyba w pudełku musi być 10 kg, oddaje się do danego punktu, chyba DPD, i każdy kilogram to określona kwota, chyba złotówka, i sami wybieramy jaką akcję chcemy wspierać. Bardzo fajne rozwiązanie i mamy już przygotowane 2 pudła na to. Sprzątałam i wysegregowałam wszystkie moje produkty make-upowe. Mam parę innej szufladzie, którymi maluję się na co dzień. I wiem, że to jest dużo kosmetyków, ale jak wiecie, ja na co dzień się nie maluję. One nie są dla mnie wyłącznie, tylko jak maluję inne osoby, to no jednak potrzebuję. Skończyłam sprzątać większość rzeczy, które chciałam. Jestem strasznie głodna, więc przygotuję obiad. Zrobię indyka w panko, piekę do tego frytki i zrobię domowego kolesława, ale nie soi, kapusty, bo tyle nie zjemy. Także zapraszam, jeśli jesteście zainteresowani. Pierwsze do piekarnika wrzucę frytki, bo wydaje mi się, że będą potrzebowały najwięcej czasu. Indyka mam zamiar tak cieniutko pokroić, więc on szybko powinien się zrobić. Przygotowałam 3 strefy. Tutaj mamy 2 jajka, mąkę z przyprawami, czosnek, papryka, sól, panko i dodałam trochę papryki. Pokroję teraz indyka
i będę maczać najpierw w jajku, później w mące i na samym końcu panko. Będę miała gotowe kotlety do piekarnika, bo nie chcę ich smażyć. Zmieniłam delikatnie metodę, bo średnio się to panko przyklejało i też za dużo jajka w porównaniu do ilości mięsa przygotowałam, więc zrobiłam jajko, mąkę, jajko, panko. Powinien być bardziej taki chrupiący dzięki temu ten indyk. Pakowałam go do piekarnika i zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że pyszny, bo jestem mega głodna. Przelałam wszystko wrzątkiem, co miało styczność z mięsem i teraz czas na big boya. I mój sposób jest taki, mama mnie tak nauczyła. Czasami jak jestem leniwa, to nie robię tak jak ona, tylko wybieram mój sposób i siekam po prostu kapustę, ale dzisiaj wybiorę jej sposób i na tarce będę ścierać. Posypię ją solą, żeby puściła wodę, tak poczekam chwilkę, nie wiem, 5-10 minut. Wycisnę nadmiar wody i dodam jogurt naturalny, majonez, sól, pieprz i mam domowego kolesława. Przygotowane dwa pićka aż, herbatę zwykłą z cytryną i miodem i matcha. Wychodzimy wieczorem spotkać się ze znajomymi i jestem taka jakaś zaspana. Spałam dzisiaj tyle czasu, więc może nie zaspana, tylko zmęczona po prostu. Matcha mnie idealnie pobudzi. Nie jestem pewna, co zrobię z włosami. Na początku chciałam je związać, później nie. Ale w sumie podobają mi się, jak wyglądają, więc chyba je tak zostawię. Ewentualnie spsikam takim produktem z Kantu, który odżywi te loki właśnie. Na przykład to tak i to się spuszył lekko. No nie wiem, na razie zepnę włosy i zaczniemy make-up. Prezentuję efekt końcowy, nic specjalnego, trochę się podciągnęłam po prostu i przyniosłam Kantu, o którym mówiłam. Spsikam sobie te warstwy, bo jakaś taka nijaka jest. No patrzcie, tutaj ładny skręt, a tu jakieś takie. I voilà, teraz ogarnąć tylko outfit. Tak się prezentuje outfit, nic specjalnego. Chciałam się wystroić, ale Maciej ma tylko dresy, więc nie mogę iść w skórzanej sukience, jak on ma dresy. Koszula moro, czarna bluzka, taka zwykła, przyległa i dżinsy z dziurami. I do tego założę białe Air Force'y. Popsikam się jeszcze moją ulubioną wodą toaletową z Calvina Klein'a 2020. Nie planowałam tego z rana, ale Madzia napoczęła maseczkę z retinolem. Pierwszy raz jej używamy i zostało trochę, więc nałożę też sobie. W ogóle nie myślałam, że w tym roku zacznę używać retinolu, tak się zbieram do niego od, no teraz już 3 lat. Ale jakoś nie mogłam motywować, cały czas się delikatnie boję, że jednak nie będę przy tym odpowiedzialna, jednak retinol to poważna sprawa. Więc chyba spróbuję podczas przyszłej zimy, może już na jesień zacznę. Możecie mnie trzymać za słowo, jak coś mi przypominajcie. I z maseczką czekamy 15 minut, jak jest napisane. Zmyłam maseczkę, mam bardziej taką promienną twarz. Innych efektów nie zauważyłam, ale ogólnie spokojnie, nie spodrażniona, wysuszona ani nic. Jestem zadowolona. Teraz zrobimy sobie moją go-to fryzurę w takie dni, jak mam nijakie włosy. Od razu lepiej się czuję, ale i tak umyję głowę po kościele i będzie to hairstyle na cały dzień. Przechodząc już do porannej pielęgnacji, użyję witaminy C z Nakomi. W paczce od Eveline dostałam taki produkt pod oczy i jest bardzo przyjemny, bo na górze jest taki roller metalowy i on jest bardzo przyjemny na skórę pod oczami, jest taki
chłodzące przy tym, więc rano idealnie się nadaje. No to nie. I na koniec mój stosunkowo nowy filtr. To jest moja pierwsza butelka. Ludzie go bardzo zachwalają, więc chciałam spróbować coś takiego lżejszego niż Nakomi. I chyba używam go od 2 tygodni i na razie jestem bardzo zadowolona, bo ma taki przyjemny liściasty zapach, takiej perfumy, nie wiem czy kojarzycie, z takim zielonym listkiem, no taka zielona, delikatna perfumka. I on jest bardzo lekki, szybko się wchłania, nie zostawia białych śladów, ani takiej tłustej powłoki, bo naprawdę jest leciutki. No ale ten zapach jest taki orzeźwiający i widzicie? Bardziej jestem taka promienna niż biała, tłusta. Przygotowałam sobie stoisko make-upowe, przygotowałam kosmetyki, wypróbuję te nowe, które mi Eveline wysłała. Od razu może coś uda mi się zrobić na Instagrama. Moją główną motywacją na zabawę jest ta paletka. Chcę wykorzystać te kolory, te piękne niebieskie kredki. Chcę utworzyć coś takiego wiosennego, kolorowego. Więc teraz skupię się na Instagramie, na nagrywaniu i widzimy się, jak będę miała full make-up. Oto efekt końcowy mojej zabawy z nowymi produktami. Parę moich pewniaków wykorzystałam, ale głównie nowości. Użyłam niebieskiego, kolor różowego, pomarańczowego w załamaniu. Ogólnie jestem zadowolona, ale wiem, że niestety za chłodny jest dla mnie bronzer. Ale wiem, na kim będę mogła go używać. Brwi może teraz są spoko, ale chyba jakbym miała lżejszy make-up, to byłyby za ciemne. Także fajnie było pobawić się z tym, a podkład no za krótko go mam, żeby powiedzieć cokolwiek, ale pierwsze wrażenie bardzo przyjemne, bo lubię tą wersję z czarną zatyczką, więc będziemy testować. Używałam kredki Eveline z linii tej Varieté i one są wodoodporne. Już mogę powiedzieć, że naprawdę są wodoodporne. Nie tak łatwo schodzą, popatrzcie, mam jeszcze tutaj niebieskie na górze, delikatnie też, a używałam ciemniejszej na górnej powiece, a na dolnej jaśniejszą, także teraz będę się chwilę bawić i spróbuję je dokładnie zmyć. Miałam właśnie z pracy, jestem odrobinkę zmęczona, ale muszę pościelić łóżko i mój plan jest taki, bo jeszcze jestem w sweterku, że ubiorę leginsy i od razu no nie będę miała wymówki, żeby nie iść na siłownię, bo to jest najgorszy moment dla mnie, jak wracam po 18:00. No jedyna sensowna godzina, o której mogłabym pójść na siłownię, to tak 21:00, bo teraz to jest tyle ludzi, więc to nie ma najmniejszego sensu, więc daję wam taki lifehack, jak chcecie sami siebie tak szantażować, to polecam ubrać leginsy i outfit cały na siłownię. Więc szybka zmiana outfitu. I gotowa teraz. Plan jest taki, zjeść coś i pójść odebrać przesyłkę. Przygotowałam sobie najlepszą kanapeczkę. Mamy konfiturę z żurawiny, indyka, rukolę, camembert i taki sos śmietanowo-jogurtowy. Matko, co ja mówię? Jogurtowo-majonezowy. I idę to wchłonąć. Mamy to. I teraz sprawdzimy od razu, czy mój zakup jest dobry, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Powiem wam tylko, że to jest takie nietypowe dla mnie i może trochę typowe, bo mam już parę rzeczy z tego materiału i noszę je bardzo często. Może teraz odgadniecie w tej chwili, o czym mówię. Przed państwem kurzany płaszcz. Od razu przymierzam. Ogólnie historia z tym płaszczem jest taka, że myślałam, żeby zamówić sobie trench, bo nie mam takiej kurtki na jesień, takiej matko, na wiosnę, ale w sumie na jesień też. Mam same takie krótkie, albo mój śpiwór gigantyczny, to ja z nim się już pożegnałam, nie pamiętam, czy wam mówiłam, ale nie, że wyrzuciłam, tylko no będzie na przyszły rok po prostu. Patrzyłam na czarny i beżowy trench, ale jak patrzyłam na czarny, to ten przemówił do mnie. Specjalnie wyciągnęłam dla was lampę. Tak się prezentuję. Wiem, że nie mam najlepszego outfitu pod spodem. Nie rozczarowałam się. Wyobrażacie sobie to z koczkiem, złote kolczyki i moje Air Force'y.
bielusie i tutaj jakaś biała bluzka i och, ale mam takie wizje na ten outfit. Mam jeszcze chwilkę do 21, więc wypiję herbatę, zacznę składać tego vloga, pewnie przygotuję rzeczy na jutro i pójdę na siłownię. Na tym zakończę dzisiejszy filmik, dziękuję wszystkim, którzy zostali do tego momentu. Życzę wam miłego tygodnia i do następnego, bye! Nothing seems to go my